Masz tak czasem, że w ciągu dnia tam śniadanie, lunch, jeszcze chcecie się ugotować, ale wieczorem, gdy przychodzi kolacja, czasem po prostu nie masz totalnie siły na gotowanie, nic ci się nie chce i najchętniej byś coś zamówiła, albo wzięła gotowego, albo zrobiła po prostu coś mega, mega, mega szybkiego. Jeśli tak, to dzisiaj mam dla ciebie 3 przepisy na bardzo smaczne, zdrowe kolacje, które zrobisz w 5 minut. Dodatkowo są wiosenne, lekkie, no i co? Jeżeli się jeszcze nie znamy, to cześć, ja jestem Irena, jestem magistrą dietetyki, na tym kanale uczymy się jakiś zdrowo, ale w taki luźny, prosty, niewydzielany sposób. No i co? Zaczynamy od zrobienia sobie pierwszej kolacji. Będzie to taki bardzo zielony, wiosenny wrap. I tu zaczynamy od groszku. Biorę sobie taki zielony groszek mrożony. Jeśli nie masz, może być konserwowy. I ten mrożony zaleję sobie odrobiną wody. I wrzucę na minutę do mikrofalówki, żeby go rozmrozić. Możesz też po prostu zaleć go wrzątkiem albo chwilkę wcześniej zostawić na blacie. Ale tutaj robimy to w wersji 5 minut, więc po prostu zalewam to wodą. I wrzucam na chwilę do mikrofali. Mikrofala nam trochę szumi, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać. W tym czasie kroimy sobie warzywa, kroimy ogórka. Kroję w takie paseczki. Kroję sobie też kilka wąsów szczypiorku. I rzodkiewkę. Wyciągam nasz groszek, odlewam z niego wodę. Tutaj uważając, bo jest bardzo ciepła. Po tym czasie powinien być już mięciutki, więc rozgniatam go widelcem. Tutaj nie musi być jakoś subcio dokładnie. Ten groszek w kolacji będzie naszym źródłem białka. Do niego, gdy jest tak w pół rozgnieciony, dolewam odrobinę mleczka kokosowego. No tutaj będzie źródłem tłuszczu. Dodaję do tego też odrobinę soli, pieprz. I to wszystko mieszam jeszcze delikatnie, ten groszek rozgniatając. Jeśli lubisz taką bardzo gładką pastę, oczywiście możesz to zblendować, ale tutaj robimy to w takiej wersji jednoporcjowej, szybkiej, bez brudzenia blendera. I teraz bierzemy placek tortilli, przekładamy na niego nasz groszek, posypujemy pastę szczypiorkiem, dodajemy sałatę, ogórka, rzodkiewkę, chyba że wolisz, żeby był całkowicie zielony wrap, to możesz rzodkiewkę pominąć. I to wszystko zawijamy, zakładając tutaj na środek te mniejsze boki, resztę przerzucając tutaj, żeby całą tortillą zakryć nasze dodatki. Tutaj ją w środku tak wgniatamy do środka, żeby wszystko nam ładnie złapała. I zawijamy jeszcze raz jak naleśnika. Taką tortillę możesz przykryć sobie na patelni albo zjeść już tak, jak wolisz. Też będzie super do zabrania na wynos. Naprawdę bardzo polecam, bo chwila, moment i mamy gotową, pyszną, zdrową i bardzo pyszną kolację. Gotową. Piękny rynek zawsze. Jako kolejną ekspresową kolację zrobimy sobie kanapki z pastą z kiełków. Jest naprawdę przepyszna, subcio prosta do zrobienia. I co? Tutaj przekładamy fasolkę do kielicha blendera, taką fasolkę białą z puszki. Do tego dodajemy kiełki z rzodkiewki. Sporo kiełków. One nadadzą taki mega fajny, intensywny, troszkę ostry smak. Do tego dodajemy trochę soli, oliwę. I to wszystko blendujemy. Trzy składniki, chwila, moment i pyszna pasta gotowa. Jest to w ogóle przepis z najnowszych meal prepowych wiosenno-letnich jadłospisów, których premiera już bardzo, bardzo niedługo. Możesz sobie za darmo pobrać przedpremierowy przepis na kremowy, pyszny, jednogarnkowy makaron z suszonymi pomidorami. Podlinkuję poniżej. I co? Dalej nasza kolacja. Do tej pasty pokroję sobie jeszcze ogórka. Tutaj oczywiście możesz wybrać takie warzywo, jakie lubisz. Naszą pastą posmaruję krągi chleba. Dam na nie sałatę. Ogórka. Przydobię jeszcze od góry odrobinką kiełków. I pyszna też, subciowiosenna kolacja gotowa.
I na sam koniec zrobimy sobie może troszkę mniej wiosenną, ale dalej pyszną i super szybką kolację z pastą coś a la meksykańską. Tutaj bierzemy czerwoną albo czarną fasolkę, taką z puszki i ją znowu rozmiatamy sobie tak, nie jakoś super dokładnie widelcem. I teraz dodajemy do niej przecier pomidorowy albo passata, albo odrobinę koncentratu pomidorowego. Dokrajamy do niej też opcjonalnie, jeśli lubisz jalapeno. Jeśli nie lubisz ostrego, to możesz pominąć. Jeśli nie masz, to również możesz pominąć albo dać po prostu taką papryczkę ostrą w proszku. Do tego dodaję też szczyptę soli i opcjonalnie kmin rzymski i odrobinkę soku z limonki albo cytryny. Dorzucam też kukurydzę z puszki. Jeśli nie masz, też możesz pominąć. I to wszystko mieszam. Można spróbować, czy nie trzeba doprawić. O, jest super. I teraz taką pastę możesz zjeść z kanapką, albo tak jak ja z tortillą. Możesz wcześniej wrzucić ją na patelnię i podgrzać, zrobić z niej takie chrupiące tortille, albo po prostu z taką świeżą. Do tego jeszcze pokroję sobie paprykę. Dorzucę troszkę zieleniny. Dorzucę limonkę, ale to bardziej dekoracyjnie. Jeśli masz akurat w domu kolendrę, to też polecam Ci ją dorzucić do tej pasty. No i co? Naprawdę chyba z 3 minuty... Ile klawia minęło czasu? No, bardzo szkoda tego. Naprawdę chyba 3 minuty i mamy gotową pyszną kolację. Jeżeli też często masz niewiele czasu na robienie obiadu, to bardzo polecam Ci pobrać sobie darmowy, przedpremierowy przepis z nowych jadłospisów na ten jednogarnkowy, cudny, kremowy makaron z suszonymi pomidorami. Jeśli Ci się podobało, możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz, napisać, które z tych dań najbardziej wpasowuje się w Twoje smaki. Ja wysyłam Ci dużo, dużo uścisków. No i co? Do zobaczenia już wkrótce.